Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyberpunka 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I zajmujemy się w dzisiejszym filmie kolejnym kontraktem. Który mamy tutaj zaraz obok do wykonania. No i oczywiście zajmiemy się też questem fabularnym. Znaczy fabularnym, pobocznym. Słyszałeś, że to jest sparaliżowany? Militer ściga mojego człowieka. Pierdolisz. Gość jest ciężko ranny i ukrywa się na osiedlu w Kabuki. Sama bym go wyciągnęła, ale korpo się otoczyli cały teren szczelnym kordonem. Chcieli go nastraszyć, pomóż mu, co? Bo w załączniku szczegóły. To go wywiesili łbem w dół. Tu na tych pożarowych cała akcja. Poleciał, jak tylko dowiedzieli się, że jest go. Dobra. Spróbuj jeszcze raz. Ja jedę. Ile razy mam ci to... No, goście się nie pierdolą w tańcu. Mamy radę coś schakować? No jak to mnie wystaje. Złamaliśmy go! Chowa się przed nami! Kurna, ile tu jest? Straciłem wizję! Tylko, że głową na dole rzucasz. Wykurzyć go stamtąd! Głowy nisko! Wirusik działa. Otoczyć go! Przyjąłem! Strzelajcie! Wirusik, którego wgrałem, działa. Głowy nisko! Ja nie chciałem tego. Trzymasz się? Podaj mi się. Trzymaj. Jest okej? Kurwa! O, mocne gówno. Dzięki. Tiny Mike? Tiny Mike. No to uprzejmości mamy za sobą. Tak, chodź, bo trzeba się z tym wydostać. Nie wygląda to najlepiej. Dasz radę iść? Po tym ziewie? Pobiegnę na połamanych nogach i nawet się nie skrzywię. Wyłaź! Dawaj, gdzieś? Wiem jak stąd wyjść, ale ty musisz zająć się korposami. Po to tu jestem. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Chodźmy już stąd.
Terrorysta, uważajcie! Czekaj. Okej, okay, dostałem właśnie info od Reginy. Na zewnątrz czeka już podstawione auto. Nie tylko ty dostałeś info. Prowadź, ja nas będę osłaniał, byku. Skurwysyny z Militechu gdzieś tu są. Słuchaj, po lewej są drzwi do takiej chińskiej restauracyjki. Na 80% jestem w stanie je otworzyć. Jak się uda, ręce do góry i wyłaź! Kilka kroków jesteśmy na zewnątrz. Jak to na 80%? Nie jesteś pewien, czy otworzysz te drzwi? No, nie tak na 100%. Ej, ale 80 to też dużo. Dobra, ruszajmy. Zdecyduję po drodze. No dawaj, dawaj, ziołek. Myślałem, że ty to rozwalać będziesz. Strzelajcie! Dwóch na jednego strzała się, no, mi się wydawało. O. Otwieraj. Z głową! Z głową! No bez głowy raczej. Otwierasz to? Gościu, otwieraj to. To te drzwi. No wow. Zajmę się. Zamknij, wykasowałem je z systemu. Przecież otwarte są. To terrorysta, uważajcie! Wsiadaj do auta, byku. Tutaj. Dobra. No tylko nie mogę wsiąść, nie? A, bo od tej strony, dobra. Dasz już sobie radę sam? Teraz? Pewnie. Tajni, co ty ukradłeś? Czemu korporacyjni aż tak cię cisnęli? Może nie lubią, jak im się przypomina, że też popełniają błędy? Nie o to pytałem. Im mniej osób wie, co ukradłem, tym większą ma to wartość. Przecież wiesz, jak działa ten biznes. Przed drzwiami mówiłeś jakiś Zhang. O co chodziło? Zhang? Pomagałem jej rozkręcić tę restauracyjkę, ale szybko odpadłem. Saigonki to jednak nie ten poziom adrenaliny. Czemu nie wykasowała cię z systemu? Pewnie nadal nie dogaduje się z mężem. Z mojej strony to już wszystko. A, jeszcze jedno. W sumie nie wiem, komu zawdzięczam życie. Jak się nazywasz? Wi. Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz. Dziękuję. Sprawiłeś, że pogoda mi dzisiaj dopisała. Do zobaczenia, Wi. Trzymaj się, Tiny. Nora. Dobra. Dostałam info od Tiny'ego. Jest bezpieczny. Dziękujemy za pomoc. Taki profesjonalizm lubię. Kontrakt zamknięty. Okej. No i teraz tak. Szybką podróż C20. Podejrzenia cyberpsychody też. Widzę, że nic się nie zmieniło w lagowaniu mapy. Kontraktów już na mapie nie ma. Nie ma, tak? Tak. Dziennik.
Automania. Dobra, to sobie zrobimy teraz. Mapka. Kurwa, laguje tą grę nadal tak samo jak lagowało ją kiedyś. O ilości FPS-ów to już nawet nie będę wspominał. I o tym, że mapa zawsze lagowała, to też już nie będę nawet wspominał. A najlepsze jest to, że nawet procesor i karta graficzna nie są obciążone w 100%. No niestety. Ale Redzi przy robieniu Cyberpunka niestety się nie popisali, no. Co mam powiedzieć. Dobra, autko kupione. Poboczniaki. Dostałem pieniądze, przeznaczę je na szczytne cele, przyjmij za to, że dokonali dobrego uczynku. No dobra, jesteśmy teraz tutaj. Klikamy sobie escape, bo musimy przewinąć czas. Potrzebujemy przewinąć czas do następnego dnia. Mamy nadzieję, że to zadziała na tego questa. To nam zostało, bo sobie przypomniałem. No właśnie. Mamy to. Chodzą słuchy, że szukasz Davida Martineza i jego ekipy. No to znalazłeś, jestem Falco. Czego chcesz? Znalazłem czarny Braindis. Nie wiem, kto go zrobił. Nadrobić zaległości wygląda na to, że musieliśmy się minąć pewnie. Nie wiem, kto go zrobił, ale wspomniał o Davidzie Martinezie. Chciałem z wami pogadać i to sprawdzić. Odeszliśmy z branży i cenimy sobie prywatność. Weźmy sobie w ogóle komunikator, odpalmy. A, tylko teraz kurwa nie ma tych wiadomości tutaj, tak? Tu jest, dobra. Odeszliśmy z branży i cenimy sobie prywatność. Cokolwiek o nas słyszałeś, to już przeszłość, a my nie chcemy z niej grzebać. Za to pogrzebaliśmy trochę w twojej wii. Najemnik, który pojawił się znikąd i odciska piętno na całym Night City. Jeśli dodać do tego przejście z Arasaką, masz więcej wspólnego z Davidem niż ci się wydaje. Wiem, że mógłbyś nas wytropić, dlatego się z tobą kontaktujemy, żebyś nie próbował tego robić. Grozisz mi? Masz czas, minął, teraz pora na twoje 5 minut. Zajrzyj do El Capitana. Zostawiliśmy coś dla ciebie, powodzenia V. Ok. 5 km, zajebiście. Szybką podróż sobie zaznaczmy, tu mamy najbliższą. No kurwa, jeszcze dalej mnie nie mogłeś wysłać. No to i tak z tamtej jedzie, to już się nie opłaca nie wsiadać nawet. No dobra, i tepnijmy się. Kurde, tu no. Będzie najbliżej potem. Będę kichał. Sorry. No i tak nie słyszeliście. Ale gówno auto. No niestety. Bo to jest teraz jako główna. To auto jest teraz jako główne, bo je kupiliśmy ostatnio chyba, tak? No dobra, te 300 metrów to już przejedziemy tym gruchotem. Kurwa, to hamulców nie ma. Dobra, co tu mamy? Naprawdę? To chodziło tylko o kurtkę w tym całym tym queście? Poważnie? Czy chcecie mi powiedzieć, że Redzi robiąc... Znaczy, kurwa macie, to już, że dodali samą tą grę, to jest spoko. Znaczy, że dodali te zadania i te
że dodali do te zadanka i te wyzwania, tak jak to się nazywało. Nie pamiętam, kuźwa, dziennik, tu nie będzie, kontrakty, o, kontrakty. To, że dodali zadanie i kontrakty, no to akurat to według mnie jest spoko, no ale kurde, to był tak chujowy kontrakt i tak, znaczy tak chujowe te kontrakty trzy były i takie słabe było to zadanie pobożne, że równie dobrze mogli się skupić już na robieniu Wiedźmina i dodatku do tego Cyberpunka, bo dużego fanu to przy tym szczerze mówiąc nie było. No cóż, dzięki serdeczne za oglądanie, pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku. No, skończyłem Spidermana, nagrałem zbugowaną postać, którą udało mi się obejść w końcu w Assassin's Creed'zie DLC-ku z druidami, gdzie w druidów, jeśli dobrze pamiętam. Nagrałem sobie dwa odcinki z Cyberpunka, żeby ograć oczywiście to, co dodali, bo trzeba się przygotować do DLC-ka, który ma niedługo wyjść w 2023 roku. No i co, kończymy. Zapiszmy sobie stan gry. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku i miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.